Cześć. My właśnie wybieramy się, żeby dowiedzieć się, czy będziemy kupować niebieskie czy różowe ubranka. Tak, idziemy właśnie do lekarza. No i właśnie pytanie, jak ma się zakładanie rodziny do wykresów, na przykład takich jak ten, który teraz widzicie. To tu jest pokazana bardzo ładnie dynamika trzech składników miłości, intymności, namiętności i zobowiązania. I na tym wykresie widać dokładnie to, co pokazują wszystkie te statystyki. Domyślnym stanem związku po czasie jest rozstanie. To nie jest wyjątek, to jest reguła. No i teraz, jeśli pooglądamy sobie jeszcze dodatkowo statystyki, które pokazują, że nawet 50% par niestety się rozwodzi, to jakby się miało zakładanie z jakiejkolwiek rodziny, kiedy sobie to poobserwujemy? Mam nadzieję jednak, że wy znacie, bo ja znam, takie pary, które zawsze podają swojego partnera jako najlepszego przyjaciela, które świetnie się dogadują, które nie mają jakichś kłótni, które są dla siebie ogromnym wsparciem i nawet jako staruszkowie patrzą na siebie z ogromną miłością. Żeby taki stan osiągnąć, nie warto tego pozostawiać kwestii przypadków, bo to jest prawie niemożliwe, żeby akurat wam taki związek się udał. Nad tym trzeba pracować i przede wszystkim zdobywać wiedzę na ten temat, uczyć się, jak utrzymać taką relację, co zrobić, żeby te emocje z czasem nie wygasały. Wiecie, jak to my mamy? Często intuicyjnie myślimy, że wszyscy wiemy na temat tego, jak się dobrze komunikować, tak. A tak naprawdę to mało kto się na tym tak naprawdę świetnie zna. Najlepszym doradcą jest szwagier, który już jest po przejściach, 3 rozwody miał, to się zna. A tak nie do końca jest. Dlatego, moi drodzy, prowadzimy w ten czwartek webinar o 21 na temat właśnie tego, jak utrzymać trwały, szczęśliwy związek i naprawić nawet taki związek, w którym już uczucia są mocno wygaśnięte, taki, który jest pętany kryzysami. I zachęcamy was do tego, żebyście się zapisali na ten webinar. Wystarczy wejść na stronę relacje.jakzdobywać.pl i zarezerwować sobie miejsce. Zapraszamy was serdecznie. Do zobaczenia.